Jedność jest przede wszystkim darem, jest łaską, o którą należy prosić w modlitwie, mówił podczas audiencji generalnej w Watykanie ojciec święty Franciszek. W trakcie dzisiejszej katechezy papież nawiązał do obchodzonego tygodnia modlitw o jedność chrześcijan, który przebiega pod hasłem „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc”. Modlić się, jak podkreślał ojciec święty Franciszek, oznacza walczyć o jedność. Oznacza to, że do osiągnięcia jedności nie wystarczymy my sami z naszymi siłami. Jedność jest przede wszystkim darem, jest łaską, o którą należy prosić w modlitwie. Dlatego też zasadnicze znaczenie ma nasz dobry przykład. Bardzo ważne jest, aby chrześcijanie nadal podążali drogą ku pełnej widzialnej jedności. Możemy sprawdzić siebie samych i zadać sobie pytanie, czy w miejscach, w których żyjemy, podsycamy konfliktowość, czy też walczymy o rozwój jedności przy pomocy narzędzi, które dał nam Bóg, modlitwą i miłością. Zwracając się do nas, Polaków, ojciec święty przypomniał słowa świętego Jana Pawła II, który mówił, że modlitwa o odzyskanie jedności w pełni jest naszą szczególną powinnością. Drodzy bracia i siostry, w tym tygodniu ekumenicznym chcę wam przypomnieć to, co święty Jan Paweł II powiedział podczas wizyty w Polsce w 1997 roku. Modlitwa o odzyskanie jedności w pełni jest naszą szczególną powinnością. Powinnością jest usilnie dążyć do odbudowy jedności, której chciał Chrystus, i powinnością jest modlić się o tę jedność. Jest bowiem ona darem Trójcy Przenajświętszej. Ja też zachęcam was, módlcie się, a wspólna modlitwa niech będzie dla was natchnieniem w pogłębianiu wzajemnego braterstwa. Z serca wam błogosławię.